Polska Grupa Górnicza dysponuje specjalistycznym zakładem remontowo-produkcyjnym. Na jego terenie można znaleźć wiele nowoczesnych urządzeń, które ułatwiają proces produkcji, modernizacji oraz remontów maszyn i elementów, które w późniejszym czasie trafiają do kopalń. Polska Grupa Górnicza posiada swój zakład remontowo-produkcyjny, w którym produkowane są urządzenia, maszyny i wyposażenie wyrobisk górniczych, więc będziemy mieli okazję zapoznać się z nowoczesnym procesem technologicznym, zautomatyzowanym i oczywiście zapoznać się z specyfiką pracy naszego zakładu. Jednym z nich jest zrobotyzowane stanowisko do spawania tras kolejek podwieszanych. To składa się z robota i współpracującego z nim Cybota, który podaje odkówki, oczywiście zgodnie z dokumentacją. Średnia wydajność tutaj na tym stanowisku to jest około 50 szyn na zmianę. Do chwili obecnej, kiedy spawaliśmy te szyny przy użyciu spawaczy i ręcznie, czyli na półautomatach, ta wydajność była średnio dwóch spawaczy 40 szyn. Tutaj mamy 50, wykonuje to robot. Na terenie zakładu remontowo-produkcyjnego można znaleźć także zrobotyzowaną maszynę do tak zwanego ukosowania blach. Pomaga w proces spawania poprzez gazowe dopasowywanie elementów. Jak będzie można zobaczyć pewnie na filmie, maszyna wspomaga ten proces. Działa praktycznie 3 zmiany przez cały dzień, 5 dni w tygodniu. Także bardzo, bardzo maszyna potrzebna. Zastanawiamy się pewnie już nad kolejną maszyną tego typu, która ten proces nam spawania usprawni. Zakład posiada także zakupiony w tym roku nowoczesny sprzęt do spawania przenośników zgrzebowych. Zakupiony sprzęt został z myślą o poszerzeniu naszej głównej działalności, czyli produkcji elementów dla kopalń. Zestaw przeznaczony do spawania przenośników zgrzebowych, elementów przenośników zgrzebowych, natomiast może wykonywać wszelkie inne prace spawalnicze. Ponadto zakład posiada 22 stanowiska do spawania wyposażone w półautomaty spawalnicze, centralne zasilanie w gazy spawalnicze oraz centralne odciągi.